Od silnika nawet 300 koni, napęd na 4 koła, do tego zamknięty tor z taką właśnie ośnieżoną nawierzchnią. Wielu kierowców marzy, żeby przejechać się takim samochodem po takim torze. Ja będę miał okazję. Zapraszam na mój pierwszy raz z ekstremalną jazdą. Jesteśmy w Słomczynie, gdzie za chwilę będę przechodził kurs jazdy ekstremalnej. Rajdy, czy wyścigi, no to w Polsce jest temat tabu. Więc stwierdziliśmy, że to jest dobry kierunek. Wykupiliśmy samochody pucharowe z Lotus Cup, Kia Picanto i Kia Ceed. Na tych samochodach szkolimy, na autach wyścigowych, plus do tego oczywiście na kultowych Subaru imprezach. Kamil, jestem po teorii, przychodzę do Ciebie i pytam się, czym jest jazda ekstremalna, co mi powiesz? Jazda ekstremalna. W zasadzie tutaj na torze rallycrossowym w Słomczynie jazdą ekstremalną będziemy nazywali zarówno jazdę wyścigową, jak i jazdę typowo rajdową. Każdy, zanim wjedzie na tor, będzie musiał przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, a następnie zaczynamy od ćwiczeń. Spokojnych będzie to slalom, ćwiczenie prowadzenia rąk na kierownicy i z czasem zaczynamy jechać coraz szybciej, aż dochodzimy do etapu, gdzie są już trasy typowo rajdowe. Mamy krótki odcinek na czas, gdzie każdy z uczestników może spróbować swoje siły. Grzegorzu, co to są za stroje? Ile mniej więcej takie coś kosztuje? No, rozbieżność cenowa jest bardzo duża. Mówię o komplecie, prawda? Jeżeli to jest między 6 a 12 tysięcy złotych, to jest takie minimum, co trzeba wydać, żeby uczestniczyć w rajdach czy w wyścigach. Wszystko musi być homologowane i niepalne. Czyli od skarpetek po kominiarkę, wszystko musi być homologowane. A po co są te pogony? W razie wypadku, jeżeli kierowca, przypuśćmy, straci przytomność, żeby służbom bezpieczeństwa było zdecydowanie łatwiej wyciągnąć zawodnika z samochodu. Co oczywiście nie jest ułatwione, ponieważ jest klatka bezpieczeństwa, fotele z tak zwanymi uszami, które ograniczają mocno dostęp do kierowcy. Jeżeli chodzi o kaski, jak tutaj się to kształtuje, cena i profesjonalność tego? W zasadzie ceny kasków zaczynają się delikatnie powyżej 1000 zł, a górna granica jest bardzo wysoka, może to być nawet i 20 tysięcy zł. Ile potrzebują przeciętnie kursanci, żeby opanować jakieś tam podstawy? 600 godzin. 600 godzin. A jeden kurs obejmuje? 2,5 godziny. Aha, czyli tak mniej więcej. Nie, to nie możemy mówić o kursach i ja zawsze to powtarzam klientom, czy kursantom, którzy do nas trafiają. Przez jeden dzień my nie nauczymy kogoś jazdy rajdowej, a tym bardziej przez 2,5 godziny. 2,5 godziny to jest tylko po prostu zapoznanie z torem, z samochodem i co można z tym samochodem robić. No dobrze, no na razie chyba dowiedzieliśmy się wszystkiego. Czas zaczynać. To był jak na paintball. Tak, też.
Dobra, jestem gotowy. Fajnie. Panowie, co muszę wiedzieć o tym samochodzie? Że to jest samochód. To jest podstawa. Dobra, to już wiem. Co dalej? Jest to auto wyścigowe. Pucharowe. Typowe auto wyścigowe. Jest to auto przygotowywane pod zawodnika, licencjonowanego zawodnika, i wypuszczała je Kia. Kia nie kojarzy nam się ze sportami motorowymi za bardzo, bo wszyscy kojarzą to z Subaru albo Zewo, ale naprawdę jest to bardzo dobry samochód. Co w tym aucie jest ważne? Wszystko jest homologowane. Ten akurat samochód startował z nami w tegorocznej Barburce i naprawdę był bardzo wysoko sklasyfikowany na 111 załóg. Silnik nie może być tuningowany. Każdy zawodnik startujący w pucharze musi mieć równe szanse. No dobra, to silnik jest taki sam dla wszystkich, ale to wnętrze, to widzę, od zwykłego SIDA takiego miejskiego, to trochę się jednak różni. Przede wszystkim uwagę zwraca, że mało co w środku się znajduje. Samochód jest opróżniony z wszelkich zbędnych plastików, wygłuszeń i rzeczy, które po prostu ważą, a nie są do końca przydatne. Samochód nie ma klimatyzacji, też została wyciągnięta. A ile mniej on waży w porównaniu z taką wersją? To jest drogową? Około 150 kg. Fotel kubełkowy, oczywiście wszystko homologowane. Sześciopunktowe pasy bezpieczeństwa. Zamszowa kierownica, którą można używać tylko i wyłącznie z zamszowymi rękawiczkami. Ja żeby też mam coś takiego tutaj. Nic, tylko wsiadać i jeździć i trenować. Zatem ruszamy. Pierwsza podstawowa sprawa. Jeżeli już wsiądziesz do samochodu, to zamykaj drzwi. No, to ja się odsunę. Jeżeli, nie, spokojnie. Jeżeli zapniesz się w pasy, to i po prostu nie sięgniesz. Jaki masz zakres ruchu teraz po zapięciu tych pasów? Teraz bardzo duży. Z tego prostego powodu, bo jeszcze ich nie podociągałem. Ale podstawą jest naprawdę mocno zaciągnąć te pasy maksymalnie, tak żeby ruch był jak najmniejszy. A dlaczego? Nie wylecieć z fotela. To nawet nie o to chodzi, że wylecieć z fotela, tylko żeby ciało nie obijało się w czasie kolizji, czy w czasie dachowania o klatkę. Jasne. Prawda? Ręce oparte o kierownicę. Są dwie metody. Jedna, kciuki uwiązane przy kierownicy w jak najszerszym miejscu. I w tym momencie mam największy zakres ruchu. To jest taka moja podstawa. To wiadomo. No, a druga metoda? A o drugiej metodzie nie będę mówił, bo to jest bez sensu, żeby mieszać. Okej? Okay? Dobra. To słuchajcie, dwa palce w klips i skręcam w jedną stronę. Wszystkie pasy powinny być prawidłowo wyregulowane. Wtedy mogę opuścić samochód. Okej? Okay? No, zatem też jest problem z wyjściem. Lewa i tyłek prawa. W środku wszystko jest to samo, oprócz dodatkowego zegara i innego fotelu. Spróbuj po prostu wsiąść i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę. Dobra. Czyli tak było to. Prawa. Opa. Tutaj coś jest. Druga. Lewa. Udało się. Jest pierwszy sukces. Bardzo nisko. W swoim samochodzie siedzę znacznie wyżej. Ale generalnie widoczność jest chyba w porządku. Wsiąść zdaje się, że było łatwiej. O, jest jedna noga. Prawa zostaje. O, o. Nie było tak źle. Skręcam w przeciwną stronę niż zakręt, żeby samochód wrzucić w zakręt, żeby celowo powoduje poślizg. Tak samo tutaj, zobacz, najpierw skręciłem w lewo i teraz przy skręcie w prawo zaczynamy już jechać bokiem. Teraz przejdziemy do wolniejszej partii. Tak slalom ułożony z słupków. Tutaj nie opłaca się używać ręcznego. Nie, tutaj wspomagam się ewentualnie hamując lewą nogą
i w ten sposób nadrzucam sobie samochód, żeby cały czas pokonywać zakręty bokiem. Okay. Próbuję teraz wysiąść. Prawa i jestem. Gorąco się zrobiło, naprawdę jest. Pomimo tej temperatury na zewnątrz, w środku jest ciepło, ogrzewanie dobrze działa, jazda z Kamilem podnosi adrenalinę, także teraz moja kolej, zobaczymy. Teraz twoja kolej, ty siadasz za kierownicą i zobaczymy, na co cię stać. Okej, spróbujmy. Zapraszam. Oczywiście... Nie zamknąłeś drzwi wcześniej. Zapomniałem zamknąć drzwi pomocy. Dziękuję. Pasy są zapięte? Pasy są mocno ściągnięte, zapięte. Bardzo dobrze, to wrzucaj pierwszy bieg i ruszamy na nasz slalom. Na początku zacznij spokojnie. Pamiętaj o tym, żeby dwie ręce zawsze były na kierownicy. Tak jak w ten sposób. Lewa noga niestety nie może być opierana na sprzęgle. Staraj się jechać płynnie, czyli równomiernie dodawaj gazu. Staraj się nie szarpać samochodem, przejeżdżaj blisko słupków, ale oczywiście nie potrącając ich. Kontra, wpadłeś w poślizg i w drugą stronę. Pamiętaj o pracy rąk na kierownicy. Tak. O przekładaniu, żeby się nigdy nie krzyżowały. Pamiętaj również, żeby nie zaciskać kciuków na kierownicy. Zawsze kciuki muszą być na zewnątrz. Z tego względu, że możesz sobie uszkodzić przy szybkiej kontrze kierownicą, możesz sobie kciuk wybić, a jeżeli jeździsz samochodem, który ma poduszkę bezpieczeństwa, no to w razie jakiejś kolizji czy wypadku ta poduszka może ci palec uszkodzić. Co robi źle? Nie przekładasz rąk na kierownicy przede wszystkim. Jeżeli się pojawia poślizg, to często nie wiadomo, co z kierownicą zrobić. Na początku trzymałeś regularnie nogę na sprzęgle. Tak, tak. Dobra, to wal teraz między moje cztery oczy, jak ja jeździłem według ciebie. Myślę, że jest potencjał. Oczywiście musisz sporo czasu poświęcić jeszcze na jeździe, ale jak gdyby ten pierwszy etap pokazał, że nie jesteś kierowcą słabym, że potrafisz już wyprowadzić samochód z poślizgu, a to jest bardzo istotne. Wiesz przede wszystkim, na czym to polega. Jeżeli samochód ucieka, wpada w poślizg, wiesz, że należy kierownicę skontrować, czyli skręcić. Na Amidze, słuchaj, to... Musiałeś mieć kierownicę i dużo trenować w domu przed komputerem. Kultowa gra, także... Fajnie. Będą z ciebie ludzie. Dobra, no to będę chyba musiał do was. Dzięki. Częściej przyjeżdżać. Zapraszamy ponownie. Moja przygoda z jazdą ekstremalną już powoli dobiega końca. Szkoda troszkę, ale na koniec czeka mnie deser. Przejażdżka tym oto samochodem Subaru Impreza 250 koni, napęd na 4 koła. Na to czekałem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Do zobaczenia. Nie widziałem, że tam jest.